Dwie panie, które się nie lubią, bo już nie grają w jednym mieście, tak? Maria Stencel, Magdalena Stysiak. Lubicie się jeszcze, mimo że nie gracie w jednym mieście? Oczywiście. Musimy się lubić. Nie, no tak, to nie wpłynęło na nasze jakby relacje pozaboiskowe, tak? Mamy dobry kontakt i myślę, że to się utrzyma. Nie, wiadomo, śmiejemy się, ale jest w porządku, jest. Śmiesznie jest, ale za dwa tygodnie jeden z ważniejszych turniejów, przynajmniej w 2019 roku. Co robicie w Spale, jak się czujecie, jak widzicie to, co przed wami? Na pewno przygotowania nad motoryką, dużo pracy na siłowni, na hali tak samo ranne treningi poświęcane na technikę i na takie detale, a po południu bardziej skupiamy się na zgrywaniu w szóstkach. Tak, dokładnie i też jakby swoją wytrzymałość ćwiczymy, tak? Są takie momenty też, w których no wiadomo, jesteśmy bardzo zmęczone, ale musimy wytrzymać, bo w meczu też się takie rzeczy zdarzają, tak? Są długie akcje i musimy po prostu to przetrwać i tutaj właśnie się tego uczymy. Za chwilę Ostrowiec, w Starachowicach mieszkamy, w Ostrowcu gracie, później Kaliningrad, hop, Wrocław i turniej eliminacyjny. No właśnie, a turniej, jak go widzicie? No zobaczymy, jak to będzie. Fajnie dla nas teraz, że mamy tyle grania, tak? To będą dla nas sparingowe mecze. Kolejne doświadczenie dla nas, musimy pokazać, na co nas stać i zmierzyć się naprawdę z fajnymi zespołami. Marysia, czego byś sobie życzyła, czego byś życzyła Magdzie w perspektywie właśnie tego turnieju wrocławskiego? Myślę, że takiej jak najlepszej gry i tego, żebyśmy jak najbardziej mogły się spełniać w naszych rolach w zespole i żebyśmy jak najmocniej mogły pomóc naszym koleżankom. Oglądasz, co się dzieje, albo śledzisz, co się dzieje w Meksyku? Tak, tak, oglądam moje koleżanki, wyszły z grupy, będą grały o miejsca 1-8. Trafiły na ciężką grupę, ale ja wierzę, że dają radę. A czemu się, Marysia, śmiejesz? Tak, tak. Nie, miałam powiedzieć nie. Nie, oglądam, na to liczę. Kibicuję jak najbardziej, każdy mecz. Ja też kibicuję. Trzymamy kciuki za dziewczyny, tak, w Meksyku. Trzymamy kciuki.